Witajcie, czołgiści! Miło nam zaprezentować kolejny odcinek Szalonych Eksperymentów. Dziś w programie Super Zawieszenie, Szwedzki Kowboj, a na deser Pancerna Winda. Jedziemy! W pierwszym eksperymencie postanowiliśmy sprawdzić, czy zawieszenie nowego szwedzkiego niszczyciela 10 poziomu przejdzie z jednego trybu do drugiego, jeśli straci gąsienicę. W tym celu udaliśmy się na mapę Karelia. Wzięliśmy kilka czołgów do ostrzeliwania gąsienic, ustawiliśmy TDK i zaczęliśmy. Jak widzicie, zerwana gąsienica wcale nie przeszkodziła STRV-103 przejść z trybu ostrzału do przemieszczania się i z powrotem. Tak właśnie działa szwedzka supertechnologia. W drugim eksperymencie znów bierze udział szwedzki niszczyciel. Przy okazji w trzecim główną rolę także odegra STRV-103. Wyszedł nam szwedzki odcinek. No i dobrze, tym razem chcieliśmy sprawdzić, czy nasz STRV-103 zdoła przejść z jednego trybu do drugiego, dosiadając innego czołgu. Uruchomiliśmy pilzno, a następnie wzięliśmy kilka niszczycieli T-95. Robiliśmy kilka podejść, niestety nic z tego nie wyszło. A tak się staraliśmy. STRV-103 nijak nie chciał przejść do trybu ostrzału, kiedy dosiadał T-95. Okazuje się, że żaden z niego kowboj. Czas na ostatni eksperyment. Byliśmy ciekawi, czy skoro żaden z STRV-103 kowboj, nasz niszczyciel mógłby zostać wierzchowcem, a konkretnie windą. Naszym zadaniem jest sprawdzić, czy szwedzki niszczyciel zdoła przejść do trybu ostrzału, jeśli na jego grzbiecie znajdzie się inny czołg. Aby wykonać tak skomplikowane zadanie, wybraliśmy mapę Miasto Duchów. Wzięliśmy Batshat i Liona, MS-1 w roli odważnika oraz STRV-103. Po umieszczeniu wszystkiego na swoich miejscach rozpoczęliśmy. Wynik był następujący. Kiedy MS-1 spadł na niszczyciela, ten mógł przejść do trybu ostrzału. Jednak nasz odważnik zbyt wysoko się nie uniósł. Krótko mówiąc, windy z STRV-103 też nie będzie. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za oglądanie, lajka i subskrypcję najlepszego kanału o grze World of Tanks. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.